Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, a to jest Fable 2. Co to? A, to będzie portal do tego, czy? Jeśli teraz opiszesz grę, wszystkie postępy w tej miejscu zostaną utracone, a gra zostanie później wznowiona we wcześniejszym stanie i miejscu. Okej. Jak widzicie, ściągnąłem sobie ten pancerz. Mamy ten nasz mieczyk. Możemy rzucać spelami. Aha, i w ogóle co tu widzę? Aha. Okej. Dobrze. Z tego co widzę, to nie mamy many, więc możemy spamować spelami. Co prawda w świecie gry minęło już sporo czasu, bo ja sobie poszedłem grać. Znaczy grać. Poszedłem sobie zjeść. Między odcinkami, więc może moglibyśmy wrócić do naszego tego. Gdzie ja idę? Nie, to przejdę. Tu do góry jakoś trzeba było wejść. Bo gdzie mam się udać w ogóle? Zadania i mapy. Misje. Bandyta, to twoja misja główna. Bieżące zadanie. Udaj się do Bowerstone. Udaj się do obozu bandytów i pokonaj bandytów, którzy terroryzują. Aha. No dobra, no to idźmy tam. Bo co chciałem powiedzieć, bo. Wynająłem sobie ten nasz wspaniały wagon. Kampwagen. Widzicie, zapomniałem rzucić większy ten. Większy dystans tego. O, draw distance. To się nazywa. O nie! Co to ma być? Co to za fatalne artefakty graficzne? Nie pozwalam na takie rzeczy. Na pewno to się da jakoś. Czemu ty tak pędzisz? Króliczku! No nie, nie mówcie, że w trzecim odcinku gra się zaczyna psuć, bo mi się spodobała ta gra. Okej. Ale to chyba jest jedna skrzynia, którą mogę. Psie sztuczki! Króliczy skok! Rufina Muszkiet, miłośniczka zwierząt, trenerka psów i właścicielka cyrku, napisała serię książek, w których podzieliła się swoją wiedzą na temat psiej psychologii. Dzięki tej książce nauczy swojego psa skakać jak królik. Albo by to zrobił, tańcz, śmiej się, gwizdaj, graj na lutni lub staj w heroicznej pozie. Okej. Okej, spoko. To nie spowoduje zmniejszenia liczby. Dobrze, miło z waszej strony. Czekaj, chodź tu piesku. Okej, spoko. Powiedzmy, że akurat ten aspekt gry mnie tak jakoś nie kręci. Że no tutaj mamy te do łowienia, ale tak zakładam, no w jedynce się łowiło. Ale czekaj. Jestem tu. Nie no, patch supplies. To dlaczego takie artefakty się tutaj zaczęły robić? Nie rozumiem tego. Nie, będę musiał popatrzeć, aczkolwiek no widzicie, kurde, było i znikło, nie? No to może to tak po prostu będzie, no jak to tak tylko, no to... Co tam w dupie z tym? LT. Citizen, the road to Bowerstone is closed due to the bandit activity. Ej, dochód 7 tego. A. The bandit thag is alive, the road stays closed. If you're in an hurry, like, you can always take care of thag yourself. Szkoda, że nasz bohater dalej nie działa. The road to Bowerstone is closed. It would seem Thag has been capturing traders on their way to the Bower Lake camp. He is a danger to all and must be dealt with. With your new power, you should be able to defeat him and his gang and continue your quest. No doubt they are at his camp near Bower Lake. Okej, do obozu Thaga. Czemu idę jakąś dziwną ścieżką? W ogóle coś jest. Nie. Tutaj nic nie ma. Ale mogę się sobie tutaj iść. Piesku, czy ty nic nie wyczuwasz? Jezioro Power. No. Opłaca się eksplorować. Mamy skrzyneczkę. Ale wiecie, co jest fajne w tej skrzynce? Że za każdym razem. O! 100 sztuk złota. Za każdym razem. W ogóle ile mi... Mamy 277. Nie pamiętam, ile miałem na koniec tamtego odcinka. Kurde, chyba za nisko się umieściłem. Chociaż
Chyba sobie opuściłem fotel. Dla was kadr się nie zmienił, bo sobie też opuściłem biureczko, nie? Ale to tak z mojej perspektywy. Jest tutaj nie ma piesku. Dobra, czyli dostajemy 7 sztuk złota za wynajęcie naszego wagonu. No nie jest to jakoś specjalnie dużo. Ale okej, no dziwne jakby to było dużo złota za coś, co mam na samym początku gry, nie? Za darmożkę praktycznie. Ej, tu coś jest. Tu coś jest. Piesku, ty się coś popsułeś. Ty miałeś mi o tych wszystkich skrzynkach mówić, a nic mi nie mówisz. Jesteś bezużyteczny. O, płaszcz zabójcy. Ukrywaj się w cieniach, kradaj się do domu w ciszy i likwiduj cele, nosząc ten elegancki płaszcz. No, to ten płaszcz to już tak wygląda ładnie. Taki bym założył. No ten kurczę, ten pancerz. Jakby on jeszcze jakiś dawał obronę czy coś, to bym mógł z niego korzystać, nie? Dobrze, to załóżmy sobie ten pancerz. Nie broń, tylko ubranie. Płaszcz. No, weź, no kto będzie chodził w czymś takim w Albionie? Chociaż widzę, że on jest zrobiony tak na modłę tego. No mogą te gry. Ej, a dlaczego w płaszczu zabójcy jest usunięta moja spódnica biedaczki? No to nawet pasuje. A co daje ten płaszczyk? Zło 5. Oho. 5 do zła. Nie, ja chcę być dobrym brohaterem. Ściągaj ten płaszcz. Bez płaszczu. I załóż sobie tę spódnicę. Jestem normalną biedaczką, mam co prawda świecący się ładny miecz, ale nie, naprawdę ten miecz jest bardzo ładny. Cześć panowie. Keep your wits about you. It may be a trap. May be a trap. Tu nikogo nie ma. Rozwalę wam beczki. Co? Frajerzy? Nie, nie da się. Nie da się rolować. Kurwa. Szkoda. Dobra, nic w tych beczkach nie ma. Słabo. W jedynce były rzeczy w beczkach. Czemu nagle ten? Czemu nagle ta jest tak głośno? Ja nie wiem. Masz kolego. Masz magii. Dawaj. Panowie, panowie, do kogo? Do kogo? Co wy myślicie? Ej, mogę! Mogę się rolować, dobra, to tylko jest podczas walki. Zranił mnie wróg. Co to jest? Defy, stag the impatient. I'll gut you myself. I'll give you 3 seconds to get ready. No way, 2. Oh, sorry. Co to za głupek? Oh, is the doggy got an hour? No, ściągaj miecz. Da się. O, właśnie. Oj, oj! Masz. Oj, 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 oj. Chciałbym tego mieć. Spowolnienie czasu. Proszę, kolego. Co ty myślałeś? Aaaa! Pięknie! Musimy uleczyć naszego pieska. Dzięki tobie krwawe rządy Taga dobiegły końca. Blokada drogi do Bowerstone została zniesiona. Punkty sławy, głowa Taga. Okej, czyli to znowu mamy sławę. W trójce chyba nie było sławy, nie? No ale tam graliśmy potomkiem króla, tam ta sława nie była nam potrzebna chyba. I will tell the guards of Thag's death. With a threat removed, the road to Bowerstone can reopen. Okej. Teraz stać się na wir. Keeps the key to the cage in his hut. It's in a chest. Dobrze, dobrze. Ej, ja chcę pieska mojego uleczyć. Piesku. Chodź tu. Chodź, ja chcę cię... No co jest? A! Dobra, rzucasz mu.
Okej, siły mu powróciły. Kochany piesek. Troszeczkę boli mnie, że te dźwięki są takie z opóźnieniem. Dobrze. Chata taga. Kupi wprowadź i kupi wynajmie, ale nie mam takich pieniędzy. Czemu nie mogę mieć tej chaty na własność? Zabrudzony dziennik. Złapałem jeszcze trochę kupców dzisiaj. Banda mięcaków. Ale co tam, Lucienowi to nie przeszkadza. Jak płaci, to co mnie to obchodzi. Ale trochę dawno nie przysłał chłopaków. Niech się lepiej pośpieszy z tą kasą. Ty. Czyli Lord Lucien stał się złym lordem. Jeszcze bardziej złym. Klucz do klatki taga. Zjedczały kotlet wołowy. A czy to dopiero szpan przed kolegami? Okej. Okay. Sakiewka. O, 300 sztuk złota. No to bardzo chętnie. Dobrze, uwolnijmy tych ludków. Oj, lady. Dick. Don't even think about letting them out. A niby czemu? Those slaves belong to me. I paid for them. Look, I don't want any trouble. Masz ładny strój. Give the key to me and I'll make it worth your while. No, don't listen to him. Shut up. I said shut it. I'm not gonna tell you again. Fuck you, mate. Jestem dobrą postacią. Thank you so much. I can't believe you. Gościu, nazywasz się Dick. We're free. Free to wander the paths and byways of the land. No master but the wind itself. Time stretched out before is like... I'd like... What's the word I want, Reg? I don't know. And it's Regina. Right, I'm going now. Thanks again. Yes, thanks. You just turned down hard cash. They will never forget your kindness. You're a nutter, you know that? A nutter. Ej, mogę? Właśnie. O, proszę. Kolego. Co? Meet me in Bowerstone Market by the no i tak zarobiłem. Dobrze, mogę siłę, style brutalne, odczuć, zwraca 150. Okay. Obrażenia się zwiększą, ale nie mamy jeszcze na to. Życie, umiejętności, tu też nie mamy jeszcze wiele. Mieszany strzał, okej, okay, wolat. Mieszanego strzału nie będę brał, bo i tak nie umiem celować na padzie. To jest fajne. Inferno jeszcze bardziej mogę zwiększyć. Kontrolę czasu. Nie, nie mamy na kontrolę czasu, ja chcę mieć kontrolę czasu. Ale, ja bym się przespał. 24 godziny. Następujące premie zostały usunięte. Czemu zwierzęcy magnetyzm jest mój usunięty? Dobra, już? Halo? Halo? No dobra. Ja rozumiem. Kobietka musiała się wyżyć. A żadnego skarbu tutaj nie macie? Nic a nic. Oj, panowie i panie. No dobrze, nie to nie. Zróbmy taką jedną rzecz. Bo tak, ja mogę tutaj sobie, nie wiem czy wy to widzicie, nie widzicie tego. O, ale teraz widzicie. Mamy dobrze, anti-aliasing mamy na fullu. Adaptive sharpening. Czy coś tu się zmieniło? Nie. Nie. Dobrze. To ja to wyłączam w takim układzie. Ustawiam sobie na full screen i gramy dalej. Nie, bo czasami jest takie dziwne coś. Tak bym powiedział, nie? Zobacz, to po prostu mój wzrok tak patrzy, ale... Co ja tam wiem? Ej, chodźmy sobie tu. Zwiedźmy trochę tego świata. O, no i proszę, od razu się opłaciło. Jest skrzyneczka. Widzisz, jak pięknie, piasku, ty tak dopiero reagujesz z opóźnieniem. O! Oczywiście, że używamy. Ja miałem w dzieciństwie taki pistolet, tylko na kulki. Okej, nie mogę zabijać króliczków. Szkoda. Dobra, te dźwięki muszę przyznać, że mnie denerwują. Znaczy,
denerwują. No problem jest z nimi taki, że jak widzicie, one się pojawiają dopiero po ciosie na przykład, nie? A nie w trakcie trwania. O, wyciągnąłem miecz, dopiero teraz był dźwięk, nie? O. Wiecie co zrobimy? Wyciszymy troszeczkę te dźwięki. Żeby aż tak nie kuły w uszy. Dobrze. Czemu ty mnie tak... Aha. W tym jeziorze już nurkowałem, tu już byłem, ale byłem od tamtej strony, ale nie byłem od tej strony. A czy tu od tej strony coś będzie? No. Tu jest wodospad, tu może coś być. O, ale podoba mi się, że ona tak szybko biegnie, płynie. Nie, tu nic nie ma, tu się tylko błyszczy coś. No to tak, to ta... Aha, bo tu się błyszczy ta ścieżka. Możesz użyć barwnika, zmienić kolor włosów lub odzieży. Wiesz co? Nie chce mi się, jest spoko. Ciekawe, czy tutaj bohater też tak szybko dorasta. Mam nadzieję, że nie. Bo akurat ta mechanika w podstawowym, znaczy podstawowym, w pierwszej części uważam, że jakby ją wyciąć, to gra by niewiele straciła. A co tutaj jest? Co jest tu? Halo? Demoniczne drzwi! Ah, is this a thespian appearing in our midst? Someone who has experienced life, who can compliment my words with a worthy performance? I am Albion's finest tragedian, author of 7,452 plays, and I am now putting the finishing touches on my crowning masterwork. Perhaps you could assist me. Splendid, splendid! All you have to do is accompany each of my lines with an appropriate expression. Just let the power of my imagery guide you. No, okay. Rupert was perambulating down the street with his friend when he burst out laughing. I'm afraid my artistry far exceeds yours. You need to learn more acting skills. See the world. Aha, okej, okay, dobra. Ja nie mam jeszcze gestów, którymi mógłbym otworzyć te drzwi. Okej, okay, rozumiem. Czyli tam może być coś fajnego, skoro nie pozwalają mi tego zrobić już. Co się dzieje? Halo, piesku! Piesku! Rynek Bowerstone, 120 mil, gdzieś to jest 7 godzin na podróż piechotą. Halo, piesku, nie rób mi tak. Aha. Dobra, co trzeba pamiętać? Nie używać czarów i nie wyciągać broni w ich obecności. Kurde no! Ten piesek. And that's the song I'm working on. It's, well, it's my first one. I'm just starting out. Listen to this. Ah. Now that's the stuff great songs are made of. Okay. Oh, leaving, are you? Well, you can always find me in the town square, plonking away. Well, you can always find me in the town square, plonking. Brilliant. Well, you can always find me in the town square, plonking away at my loot. Dobra, stary, no powiedziałeś to już mi 4 razy, wiesz? Dobrze, chodźmy. Ktoś właśnie zaczął z tą flirtować. Oh, jeżeli się to spodoba, możesz... Nie. Odwalta się. Ja znam ja takich jak wy. A co tutaj jest? Mogę sobie tak wchodzić do... ten? Do naszych miejscówek? A jest w ogóle... skarb. O, no i pięknie. Dobra, ten piesek się strasznie gliczuje. Między odcinkami spróbuję to ogarnąć jeszcze raz. Książka ta jest wszechstronnym podręcznikiem w zakresie biznesu, w tym posiadaniem sklepu, prowadzeniem majątku, bla 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 bla. W kwestii własnego sklepu zarówno na początku zakup straganu, a dopiero później powinno wymiarowego sklepu. Choć można swobodnie ustalić ceny w stosunku do cen w mieście, bla bla bla. Dobry pomysł, rozdział poświęcony majątkowi ziemskiemu, okej. Okej. 200 sztuk złota. No dobrze. A co my tutaj mamy? Zastanawiam się tylko, bo chyba nie ma tu żadnej mapy, co?
Nie. W żadnym z dodatkowych przycisków nie ma mapy. Tutaj mogę jakoś przejść? Nie mogę jakoś. W żaden sposób tutaj nie mogę przejść. Czyli będziemy... Aha. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że... Gierka będzie problematyczna do przejścia. Ale chciałbym ją poznać. Osobiona mikstura woli. Kurde, nie sprawdziłem, co ona daje, ale to sobie zaraz sprawdziłem. Tutaj jest chyba jeszcze jedna skrzynka. Dobrze. Zdrowa mikstura. Standardowa mikstura zdrowia. Zdrowa mikstura. Okej. Okay. Co daje mikstura woli, skoro... Co jest różnych? Nie. Mikstury. Osłabiona mikstura woli. Doświadczenie woli. Ta niedługa mikstura woli w mocy jest sypiacza jest na tyle, że uda ci się odstraszyć wszelkie drapieżne motyle. Tyle motyle. No i dobra. Okej, to mamy 500. No właśnie, stać mnie na kontrolę czasu, więc ja bym chciał właśnie kontrolę czasu. To chcę. Poznajesz zaklęcie kontrolę czasu, zwolni upływ czasu, aby zdobyć przewagę nad ten czar. Można znaleźć rzucić na jednego wroga, naciskając L, aby rzucić się na niego w niespodziewanym ataku. Okej. Ostrza, wiry. Dobrze, dobrze. Przybornik czarów. Przesuń w lewo lub w prawo, aby wybrać czar. Przesuń w górę lub w dół, aby wybrać poziom czaru. Co znaczy poziom czaru? A czemu mogę tylko jeden? Czekaj. A czemu nie mogę więcej czarów? Okej, czyli teraz mogę... Kurde, nie podoba! No i... A! Okej. Okay. Czyli w ten sposób... Okay, mogę jeszcze tutaj coś zwiększyć, co mogę zwiększyć? Zdrowie mogę zwiększyć, a to zdrowie nie chcę zwiększać. Co tu jeszcze mogę zrobić? To nie mogę. Mogę wir. Vortex creates a powerful windstorm that will pummel your enemies with nearby debris or even other enemies. Wskrzeszenie umarłych. Wskrzeszenie umarłych to jest coś, co bym chciał chyba. Ale dobrze, na razie mamy te spele. Chciałbym sobie zwiększyć moc, siłę naszych ataków też, więc nie będziemy szaleć z tą magią. Okej, czyli po tym sobie zmieniam. Okej. Okay. Ciekawe jak to było w tym. W Xboxowej wersji jedynki. Mogę tu wejść? Te drzwi są zamknięte. No niestety. A to co to jest? To jest coś do wynajęcia. Powozownia w Bowerstone. Wartość 26 tysięcy? Dobrze, bez względu na to, czy grasz, no fajnie wszystko. Co to jest? Dobrze, wiem, że skok jest bezpieczny. Wiem, gdzie nas gra kieruje, ale o, widzicie, ja sobie wolę najpierw poeksplorować, no. Gdzie, tu? Tutaj. No to kop. Halo. Kopiemy, moja droga. Wielka księga handlu Murga. Zawiera kilka rozdziałów poświęconych tutaj. Okej. Zanizając, zawierzając. Okej, silna osobowość. Dobra, ja wiem, że mogę znaleźć książki, dzięki którym mój pies będzie lepszy, ale... Pytanie, czy te książki sprawiają też... Chociaż nie ma tu żadnych statystyk typu, że... O, wiecie, to po prostu książka taka poradnikowa, bym powiedział, była. A co tu jest? Dzień dobry.
Just got to pump the I'm just a another. Common citizen person. The kind you see every day around these parts. Wait, you're one of them, aren't you? An adventuring hero fighter thingy. Oh, good. The chieftain made me memorize a speech. Let's see. My name is Gordon. I come from Not Whole Island, which is in dire need of your help. Winter has gripped our land, and only someone valiant enough to recover the mystical summer stone can save us. I impassionately plead that you aid us in our time of need. Not bad, eh? I bought some gifts from the island too, if that helps to convince you. Will you come then? Ale rozumiem, że to muszę iść teraz. To wiecie co, bo jak on mnie wyrzuci gdzieś indziej, to może na razie nie. Cześć dzieci. Bo tu jest jeszcze jakiś quest. Ciekawe właśnie, jak wyglądają questy tutaj, więc o, tutaj coś jest. O, tu widziałem, że gościu właśnie na filmiku coś od tego gościa. Not recommended for anyone with chalk allergies. Co znaczy przekięta śnieżna kula za 5 sztuk złota? Właśnie, że akurat zrobię bardzo realistyczny model wioski, jeśli przychodzi do niej ucho, usłyszysz odległe na wywoływanie krzyczących ludzi. Hełm żołnierzy Willeya, figurka Murga Zapłać Mi, końskie ogon z wargocze, makijaż okej, gra kupiecka, psie sztuczki, salto do tyłu. Okej. W kupionych sklepach wóz Murga. Co ty chcesz? O! Przedmiot, makijaż upiora, makijaż świeże sztuki, kok z warkoczami, eliksir husky. Co to jest? Zmień swojego psa w stronie jego huskiego. Raz znano niegdyś na pustkowiach północy, gdzie służy do robienia ładnych odcisków łap w śniegu. Ten eliksir poprawi również umiejętności połowy psa, jeśli nie jest już doskonałym psim wojownikiem. Przywróć psa do pierwotnej postaci. Okej, okay, ale nie stać mnie na to. 10 tysięcy to kosztuje. Kup ubrania, peruka z kolcami. Hełm żołnierzy Willeya. A co ja to mam? A mogę sprzedać ci coś? Okej, okay, on mówił właśnie, żeby kupić to za 10 tysięcy dla psa. Okej. Okay. Użyj śnieżnej kuli? Jak mam użyć śnieżnej kuli? Przedmioty różne. Figurka Murga Zapłać Mi. Prezenty. Trofea. Urawniki. No nie, to na pewno nie tutaj. To sobie weźmy. Różne. Pieczęć. Koński ogon. Gumowa piłeczka. O, jest. Przyklęta śnieżna kulka. Okej. Okay. Co za gówno, ty? Gdzie ja jadę? Ładowanie do śnieżnej kuli się władowałem. O nie, piesku! Piesku, ty wszystko... O nie! Nie, gówniarzu, odwal się. Nie wolno tak. Piesku. Piesku, o! Ogarnąłeś się. Przyjrzyj się klątwie. O nie! Nie wolno tak, piesku! Knock, knock, knock. Dobrze, zdecydowanie muszę ogarnąć, o co chodzi z tym psem, dlaczego to się tak buguje, bo to tak nie może być. Chociaż bywa to śmieszne, okej. Okay. Co tu się wyrabia? Niebieski dzień. Pomóż mi, proszę, powstrzymaj. Tomek! Tomku, idę ci na ratunek. Okej, okay, ale czekaj. Jak się zmieniało? Tak. Wow! A to ja się teleportowałem, ale ja nie chciałem się teleportować, ja chciałem... O! Patrzcie, aż wróciły kolory, okej. Okay. What? Hell? Okej, okay, fajny czar. Ej, widzieliście? Ja sparowałem cios.
wszystkie punkty. Spokojnie, piesku, piesku, dobrze. Aha, tu jest skarb. No dobra, to przyjmujemy. Natchniona mikstura woli, okej. I to ile daje? Natchniona mikstura woli, która pozwoli ci awansować z poziomu kuglarza. To użyj jej. A, teraz stać się na inferno. Ojejku, to aż tyle dostałem? Wow. Ej ty, to opłacało się ogarnąć sobie tego typuncia. Ale to za chwilę, spokojnie. Awansować możemy za chwilę, pójść do tego gościa też możemy za chwilę, tylko sobie... A, muszę przywrócić kolorów, kolory wiosce. Okej. Okay. Ale gość jest kolorowy. Thank you. That was... It was just horrible. No, model ten sam, co ten kostek z listem. Look at it. These things. They've sucked all the color out of the world. You have to save the others. They have no idea what's going on. Here, you'll need this. Co mi dajesz? Klucz do suszarni chmielu. Okej. Okay. Aha. A tam jest skrzynka. Jak się tam dostać? A, chyba tam przez tamtą bramę, ale dobra. Dojdziemy tutaj. Zapis. Zapis byłby tutaj ważny. Mhm. Ale z bani im pociągnąłem, okej. Dobra, ty, patrzcie, jaka moja postać jest waleczna. Ale ich pizgam na łeb. Proszę państwa. Jakie to jest dobre. A co to jest, że mogę dać ten? Brawo, co to jest? Halo. Zapleśniała szarotka. Here, I caught this when I was a boy. I think it's a butterfly. Dawaj, motylka. Go on, little butterfly. Z bani walnęła od razu. Dobra, przeszukajmy mu tą chatę. Może coś tu być. O nie, stłukłem. Znaczy stłukłam. Niedobrze, dziewczyno, niedobrze. Gdzie to wyleciało? Nie. Nie, 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 nie! No! Halo! Dajmy radę! Jak już się rozpędzisz, to biegnij! O nie! Na ostatnim schodku! No nie wierzę! Halo! O! Dobrze! Machając mieczem udało się. Dobrze, to dobrze wiedzieć. No tak czułem, że tutaj coś może być. Nie na darmo postawili tutaj takie potężne schody. Powiem wam, że te błędy z tym... Okej. Okej. Dzwony weselne. Książka pełna porad dla zakochanych. Każdy za chwilę, kiedy wypowiedzą oni słynne... Tak, okej. Okay. Zalecał na dobre poznanie obiektu swoich uczuć, aby lepiej radzić sobie z ulubionymi romantycznymi zachowaniami, zaskakiwać prezentami, zabierać na randki w ulubione miejsca. Zbytni nacisk może sprawić, że znudzą się. Nie należy więc robić wszystkiego ze zbytnim pośpiechem. Okej. Okay. Spoko. I nie spodziewałem się, że tak randomowo zbiorę kondomy. What the hell? Izbani. O, tym razem z miecza. Okej. Okay. Ale. Moi drodzy, jeszcze chodźmy, co tutaj jest? Nożyk, a mogę tutaj wejść? Nie, tu możesz zapukać. Czyli tutaj nic nie ma, chwilowo. Ale, moi drodzy. W tym momencie, ale ekspona zbierałem, ja ci nie mogę. W tym momencie robię zapis, odkładam pada. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja bym Mateusz, wy byliście wy, a to było Fable 2. Widzimy się jutro, pa pa!